Cześć kochani, witam Was w następnym vlogu na moim kanale. Właśnie wróciłam z zakupów, także zaczynamy od rozpakowania tego, co kupiłam. Lodówkę rozpakowałam. Jak widzicie, my w ogóle w naszej lodówce mamy praktycznie pusto, bo my na co dzień jemy catering. Teraz nagrywam tego vloga w piątek przed majówką, więc po prostu na te 3 dni nie będziemy mieć cateringu. Dlatego kupiłam rzeczy, które po prostu będziemy mogli jeść przez te dni, kiedy sklepy będą zamknięte. Także jajka, jakiś ser, wiecie, jakieś ewentualne mięsko na obiad, rybę. Jeszcze mam kilka rzeczy w torbach, rozpakuję to wszystko i w ogóle jestem w trakcie nagrywania też drugiego filmu na kanał Klartex, w którym robimy porządki w mojej szafie. Będąc w Lidlu, wypatrzyłam jeszcze takie zdrowe przysmaki: Orlando Pure Taste, płatki z kurczaka, 100% niby mięska, bez dodatku cukru. Kupiłam to, ponieważ przyjeżdża do nas dzisiaj Bary, moi rodzice jadą na majówkę, no i przez najbliższe 3 dni będziemy mieć tutaj lokatora, więc myślę, że takie przysmaczki mogą sprawić mu radość. Za mną w ogóle statyw właśnie, bo nagrywam to sprzątanie szafy, ale słuchajcie, ogłosili, że otwierają w końcu salony kosmetyczne na Śląsku. Ja już po prostu tak tęsknię za pedikirem w salonie Urodesse, za pazurkami świeżymi w salonie Urodesse. Od razu się poumawiałam przez moment na terminy, no i straciłam wczoraj jednego paznokcia, także muszę wytrzymać jeszcze tydzień, zanim będzie naprawiony. No, ale super, super. Mam nadzieję, że w końcu powoli to wszystko wraca do normalności i no i po prostu będzie już normalnie i już będzie koniec tych lockdownów. Bo ciężko, ciężko, ciężko naprawdę, tak zupełnie bez kontaktu z większymi grupami ludźmi, bez restauracji, no nie jest lekko. Jestem ciekawa, jak wy to znosicie, ale ja naprawdę coraz ciężej. Jak teraz jeszcze wychodzi słońce, robi się coraz cieplej i nie ma właśnie możliwości pójścia sobie na pizzkę ze znajomymi, gdzieś posiedzieć na ogródku wieczorkiem, to no jest to trochę przykre. Na dzisiaj jeszcze mam catering. Mam dzisiaj francuski krem z cebuli z białym winem, parmezanem i maślanymi grzankami. Pycha, lecę podgrzać i jeść. Zobaczcie, co do mnie przyjechał. Jest już malutki i już tutaj zagląda do swojej torby. Ma tutaj w tej torbie swoje rzeczy i rozpakowuje się. Baruniu, zobacz, co ja tu mam, już ci daję. Tutaj mam coś dla ciebie. Tu, tutaj. Poczekaj. Zobacz, połąchaj. Fajne? Chyba fajne, co? Zobacz. O, jak śmierdzi. Dbałoś, to jest dla ciebie jedzonko. Nie smakuje ci? Niedobre? Co ty, niedobre? Masz, masz! Hej! Nie bardzo? A, jednak do jedzenia. Jednak niezłe. Ale śmierdzi niesamowicie, Bary. Baruś się schodzi już rozgościł, zobaczcie, jak sobie siedzi koło kacz. O, uciekł. Siedział sobie tak koło kacz, która śmiesznie tutaj. Ach, ale masz piłeczkę piękną. Piękną. Piękna. Tak, siedzisz ładnie? Siadaj, siad. Proszę. Wcinaj. Czyli jednak smaczne te przysmaki z Lidla. Ja w międzyczasie szykuję stół, robię jedzonko, przychodzą do nas dzisiaj goście, wpada Paulina z Dominikiem, także wymyśliłam zrobić chili con carne. My z Kacerem ogólnie bardzo lubimy chili con carne, czy to z bagietką, czy z ryżem, tak bardziej fit, czy z tortillą i z mozzarellą rozpuszczoną. Na wiele sposobów można w sumie jeść chili con carne, tak samo w formie zupy, po prostu dać trochę więcej wody do całej tej masy tego sosu chili con carne i jest pycha, także właśnie mi się tam w tle w kuchni robi. Już mam kiedyś pokazywałam, jak robię chili con carne, ale mogę Wam jeszcze dzisiaj tutaj jeszcze raz ciutkę pokazać. Jedna porcja mięsa wołowego, to ważne, robi mi się już tutaj na patelni. Potrzebujemy 2 czerwonych cebulek. Oprócz tego jedno opakowanie czerwonej fasoli, jedno opakowanie kukurydzy. I bardzo ważny składnik to pasata pomidorowa. Duży słoik pasaty, 1 czy 2 w zależności od tego, czy lubicie gęstsze, czy rzadsze, czy chcecie właśnie do burrito. Do burrito jest jednak fajniejszy taki gęstszy sos, ale jak na przykład chcecie do zupy, czy na przykład do ryżu, no to wiadomo, można dać więcej pomidorku, więcej tej pasaty i wtedy to jest bardziej płynne.
No, ale właśnie, blizny zapomniałam kupić, więc poprosiłam Paulinę z Dominikiem, że jak będą do nas jechać, to żeby po drodze wstąpili do Biedronki albo do Lidla i kupili 2 słoiki pomidorów. Także na razie przygotowuję sobie mięsko, no a sos i warzywka dodam, jak już przyjadą. I z cebulką robię w ten sposób, że odlewam sobie ten tłuszczek spod mięsa, który się wytopi. Przelewam go na drugą patelnię zawsze, żeby jakby nie dawać dodatkowej ilości tłuszczu typu oliwy czy masełka. To po prostu na tym tłuszczyku z mięsa podsmażam sobie te czerwone cebulki, także włączyłam już gaz i będzie się zaraz odpiekała, podsmażała. I dzisiaj sobie zjemy wersję z bagietkami. Kupiłam 2 bagietki w Lidlu. To są bagietki paryskie. Zawsze kroję je w takie plasterki. Układam jeszcze chwilę przed podaniem do piekarnika, żeby były fajne, chrupkie. No i można sobie dokładać na kanapki ser mozzarella. Taki, wiecie, normalnie tarty. No i jest ogólnie przepyszne. A do mięsa z przypraw dodałam sól, pieprz, paprykę słodką i paprykę ostrą. A do pomidorów dodam jeszcze oregano i najważniejsza przyprawa, czyli kmin rzymski. Zapomniałam nazwy. Kmin rzymski jest bardzo ważny do chili con carne. On właśnie nada nam takiego typowego dla chili con carne posmaku. Mamy nawet 2 opakowania kminu rzymskiego. Czasami też niektórzy mówią kumin na kmin rzymski, ale to jest to samo. I nie mam oregano, więc dodam bazylii, ale bazylia też pasuje do pomidorów, także spoczko. Będzie dobrze, muszę tylko czekać na pomidorki. Tu czarły pomidory, dolałam pomidorków, doprawiłam, dałam kokarydzę, fasolę. Teraz dosypuję mozzarelli. Słuchajcie, ja mam też taki zwyczaj, że jak wychodzą od nas goście, nawet jak jest, nie wiem, 2 w nocy, środek nocy, to staram się posprzątać wszystko, żeby rano wstać, żeby już było czysto, więc posprzątałam ze stołu, wstawiłam już zmywarkę, rano się obudzę i wiecie, będzie przyjemnie, czyściutko. Baruś jeszcze dojada kolacyjkę, nie zjadłem wszystkiego od razu o 19, więc jeszcze dojadę resztki. Mówimy dobranoc i witamy się z wami z samego rana. Dzień dobry. Godzina chwila po 7, sobota, majówka, a ja muszę biec z tym małym na spacer. Budził mnie od godziny 4, słuchajcie, był na ostatnim spacerze, jak wyszła Paulina z Dominikiem, kacer z nim poszedł o 23.30 gdzieś i o 4 mnie budził. Nie dał cię wysłać majówkę. Wracamy po spacerze, 20.15 nie było, na dworze brzydko, mokro, kropi deszcz, winda czeka na nas na parterze. Czyli przez te 20 minut nikt nie wstał i nikt nie jechał. No trudno. Takie życie z psiakiem. On jeszcze jak jest u mnie, to chce wychodzić naprawdę o wiele częściej niż wychodzi u rodziców. On w sumie wychodzi 4 razy w ciągu całego dnia, może z 5 razy. A tutaj on, wiecie, z samego rana się budzi i już chce wychodzić. No mówię, 4.30 w ogóle, on chciał już na równych nogach iść na spacer. Przetrzymałam go trochę, no i przyspał się jeszcze, no i obudziłam po 7, także teraz już musiałam z niej wyjść. Pod drzwiami czekał na nas też catering, także mamy jedzonko na dzisiaj. Ja w ogóle nie wiem, czemu myślałam, że dzisiaj nie mamy cateringu, ale catering uświadomił, że na sobotę mamy, nie mamy na niedzielę ani na poniedziałek, także subcio. Coś jeszcze chciałam wspomnieć wam. Przygotowujemy teraz jedzonko. On ma topie sotto i to musi zawsze chwilę poleżeć w temperaturze pokojowej, no bo wiecie, z lodówki jest bardzo zimne. I tak czuję, jak podniosłam worek z jedzonkiem z podłogi, że po prostu mam straszne zakwasy, a trening miałam przedwczoraj, ale ćwiczyłyśmy z gością ręce i taką dziwną partię jakby rąk od dołu i strasznie bolą mnie, kiedy podnoszę tak ręce. A prawa to już w ogóle zwłaszcza mocno. No. Czuję efekty treningu dopiero po 2 dniach. I słuchajcie, dość spontaniczny plan nam wpadł do głowy. Przed momentem postanowiliśmy, że jedziemy do dziadków Kacpra na wieś. Około godzinki drogi, potrzebują tam naszej pomocy, przygotowują pole do sadzenia warzyw i tak dalej. No i właśnie zebraliśmy drogę, spakowaliśmy się, wsiadamy z samochodu i jedziemy. Gotowy do podróży? Chyba gotowy. Właśnie w miarę cieszy, bo nie piszczy. Mm.
jedziemy już. Słuchajcie, faktycznie pogoda się zupełnie nie udała na majówkę. Jak ktoś jej pojechał gdzieś nad morze albo w góry, no to jest tragiczna pogoda i nawet z ciekawości patrzyłam, to normalnie w całym praktycznie kraju, prawie w całej Polsce jest dzisiaj tak samo jak, no jak tutaj u nas, gdzie my jesteśmy, czyli pochmurno, co chwilę pada deszcz, nie ma jakichś bardzo intensywnych opadów, no ale jednak kropi, więc my tak naprawdę dzisiaj wrócimy wieczorem od dziadków, no i jutro mamy w planach kolejny wyjazd. Moi rodzice pojechali na majówkę w góry, wynajęli domek i akurat mają jeszcze jedną wolną sypialnię, także jutro z rana wyjeżdżamy od nas i dojeżdżamy do rodziców na te dwa dni ostatnie majówki. W piątek wracamy, no i od wtorku wiadomo już pracka. Zrobiliśmy małą przerwę w trasie, bo Bary zaczął nam piszczeć, chyba chciał siku, więc zatrzymaliśmy się tutaj. Chodź Bary! Przy skałkach. Właśnie sobie sika, trochę się przejdziemy i on zwykle jak w czasie takiej dłuższej drogi ma przerwę, to potem jest spokojniejszy. Także jesteśmy... Gdzie my jesteśmy, Kacper? W Niegowonicach, na skałkach. Wam troszkę pokażę. Zawsze akurat tędy przejeżdżamy, jak jedziemy do dziadków Kacpra. Bary sobie śmiga. Tam ludzie spacerują. O, troszkę pada deszcz, troszkę kropi. Szkoda, szkoda. Ja wam zawsze powtarzam, że jak jest słońce, to ja jestem ultra uśmiechnięta, wesoła. Jak jest taka pogoda, to tak trochę ciężej na duchu. Ale mam fajnych towarzyszy podróży, także to najważniejsze. Na miejscu w ogóle u dziadków będą psy. Pies od dziadków, pies od rodziców Kacpra. Także jestem ciekawa, jak Bary zareaguje, bo on ogólnie jest taki, że nie wszystkie psy lubi. Z niektórymi psami faktycznie biega i lubi się bawić, a jak mu jakiś pies nie podejdzie, no to jest faktycznie trochę gorzej. Także miejmy nadzieję, że się polubią. On będzie zdecydowanie najmniejszy z wszystkich. Sądzę, że jedyny będzie ważył niecałe 10 kilo, a pozostałe psiaki to tak chyba po 40, po 50 kilo mi się wydaje. Więc zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. On ogólnie lubi być w nowych miejscach. Nie przepada jakoś bardzo za jeżdżeniem samochodem, ale tak wiecie, jeśli chodzi o odwiedzanie innych, bycie u kogoś, to luzik. Do mojej babci uwielbia jeździć, moja babcia go zawsze rozpieszcza. Dajcie znać, czy wasze babcie też tak mają, ale moja babcia zawsze tak rozpieszcza Barego, daje mu jakieś poróweczki, mięska. Potem wraca Bary i nie chce jeść swojej karmy. Ja się dziwię dlaczego. Ale jakbym miała takie przysmaki ich babci, to pewnie też bym potem nie chciała jeść suchej karmy. Chodź, wracamy do samochodu może, co? W dniu, kiedy publikuję dla was tego vloga, wrzucam też na Instagram rozdanie, bardzo fajne rozdanie z fajnymi nagrodami, także możecie wpaść, bo na pewno w dniu, kiedy film pojawia się na YouTubie, jeszcze to rozdanie trwa, także wpadajcie sobie koniecznie na mój Instagram, tutaj macie moją nazwę, mój Instagram, ten post z rozdaniem, udało nam się go zrobić jeszcze jak była piękna pogoda, także super, bo jest taki właśnie majówkowy klimat, tak jak być powinien w majówkę, no więc może chociaż trochę słońca przyniosę wam tym zdjęciem, jak go zobaczycie. Już jesteśmy prawie na miejscu i mam dla was ostrzeżenie. Te przysmaki, które wam pokazywałam wczoraj z Lidla, no Bary mu smakowały, ale dzisiaj my czujemy skutki uboczne tych przysmaków. Zaczął nam teraz puszczać bąki w trakcie drogi i do śmierci normalnie, tak jakby jadł przy nas teraz w samochodzie te przysmaki. Gorzej śmierci i szczypie w oczy. Trochę przesadzasz, ale śmierdzi naprawdę, także jak macie na drugi dzień jakąś trasę, to nie polecam dawać właśnie tych podrobów, bo no, jest ciężko. Jesteśmy na miejscu, zobaczcie, psiury się polubiły, biegają. Bary w ogóle nie wystraszony, wręcz zainteresowany kumplami. Kwintuś już zmęczony towarzystwem, pomagamy dziadkom, kosimy. Słuchajcie,
wyjechaliśmy, już właśnie podjechaliśmy na stację paliw na moment. Barry się tak wyszalał, tak wybiegał, ja się zastanawiałam, czy on, wiecie, jakby będzie się czuł okej z takimi dużymi psami, bo tak jak wam mówiłam, on jako jedyny był, no, malutki, było to widać na tych przebitkach, które nagrywałam. A też wiedziałam, że jedziemy tam pomóc dziadkom, zorać im trochę pole, pomóc, musieli to robić łopatą, bo było bardzo wilgotno i tam nie mogli tego zrobić sprzętami. Ja się nie znam na rolnictwie, ale z tego co tłumaczyli, to nie dało się tego zrobić. Nie dało się wjechać traktorkiem i tego gdzieś tam zorać, tylko trzeba było po prostu ręcznie, więc na trzy łopaty lecieliśmy w trójkę, żeby im tam pomóc. Potem Kacper kosił trawę, ja też coś tam pomagałam podcinać, ogarniać na ogrodzie. No i wiecie, właśnie wiedziałam, że nie będę miała czasu, żeby się nim opiekować, żeby go pilnować, żeby sprawdzać, czy przypadkiem tam się nie gryzą. A okazuje się, że w ogóle bez problemu się dogadali, mimo że, no mówię, dużo większe te psiaki, Barry malutki. To tak się wyszalał, teraz jak wracaliśmy kawałek od dziadków tutaj na stację, już kawałeczek jechaliśmy z 10 minut, to on po prostu padnięty leży na podłodze i śpi, także wymęczył się, jak nie wiem, na pewno czeka go mycie. Zobaczcie, jaki on jest po prostu zielony. Łapy ma całe zielone, bo przy koszeniu trawy świeżej zawsze on się brudzi, ta biała sierść momentalnie robi się zielona. Ale jaki spokojny, jaki cichy. Jaki dobry psiaczek jesteś, zmęczony, co? Także wrócimy, pierwsze co kąpiel. Ja akurat na szczęście w mieszkaniu mam jego szampon do włosów i jego szczotkę. Jakiś ręcznik ogarnę stary, żeby go powycierać. No bo tak to wszystko na co dzień zawsze zostawiamy u rodziców. No ale jakoś z poprzedniego mieszkania miałam po prostu jego tam przyboje do kąpieli, bo części u mnie zostawało wcześniej, jak mieszkałam w Sosnowcu. Więc to wszystko jest, także nie muszę jechać do rodziców, tylko od razu przyjadę i go w prysznicu umyję. U nas akurat jest ten plus, że mamy prysznic, który jakby nie ma brudzika, tylko od razu jest na płytkach spływ, więc łatwiej mi się będzie go myło, bo nie będę musiała go wnosić tam do wanienki ani do brudzika, także git. Ale jest tak zmęczony, że po prostu ja sądzę, że on po tym myciu to odpłynie i będzie tam spał po prostu cały wieczór i aż do rana, także dobrze, zmęczył się, wybiegał się. On już teraz w tym momencie zamyka oczy na siedząco, pokażę wam, a on normalnie tak nie robi. No, teraz włączyłam kamerę i się obudził, ale normalnie tak w takiej pozycji zamykał oczy i już przysypiał, jak gadałam do aparatu. Zmęczony. No i z jutra i z poniedziałku, czyli z dwóch najbliższych dni też będę nagrywała vloga. Dzisiaj do wieczora zakończę tego. No, od jutra od rana będę nagrywała kolejnego już z wyjazdu w góry, także mam nadzieję, że zaraz po tym materiale, kilka dni później, pojawi się następny. Dojechaliśmy, jestem w windzie już w mieszkaniu, w bloku. Barry, słuchajcie, po prostu jest tak zmęczony, co mówiłam w samochodzie, to jest prawda, serio, jest tak padnięty, ja biegiem go umyję i podejrzewam serio, że on po prostu prześpi resztę dnia. Maruś, brudasku, niedawno był myty u fryzjera, ma teraz cały żółto-zielony. Chodź. No, Barry, słuchajcie, ogólnie nie lubi jakoś bardzo kąpieli, ale jest grzeczny raczej przy myciu, także to jest ten plus. Ale tutaj myślałam, że to będzie plus, że mam taką kabinę, a on chce mi wyjść i łatwiej jest mu to zrobić niż z brodzika czy z wanny, więc chyba to nie będzie najłatwiejsza kąpiel. Standardowo wycieranie się. Tak, Baruś? No, powycieraj się jeszcze trochę sam i zaraz ja cię dosuszę. Ach. Ty już nie masz, chłopie, siły na to wycieranie. Zawsze robisz to jakoś bardziej energicznie. I słuchajcie, ja Barry'ego tak nauczyłam, że zawsze go czeszę i suszę na ubikacją. Wtedy dzięki temu czuję się tak jakby bardziej na wysokości i nie pozwala sobie na aż tak wiele. Nie ucieka mi podczas suszenia i wycierania, krzesania i tak dalej, więc zawsze sadzam go właśnie na ubikacji. On czasami sobie sam skakuje już normalnie na ręczniczku i czeka tutaj na dalszą pielęgnację. Troszkę olejku, takiego ułatwiającego rozczesywanie włosków. Thank you.
zmęczony. Ogólnie jeszcze jest ciut wilgotny miejscami, ale będzie teraz w domu przez najbliższe 3 godziny, więc już go tak mocno nie suszyłam, bo on suszenia za bardzo nie lubi. Także go to wypuszczam go. Możesz już iść odpoczywać, spać. Parę umyć, teraz ja biegnę pod prysznic. Ale dostaję jeszcze od Was często pytanie, jak pokażę gdzieś Barry'ego, jaka to rasa. Także Barry to West, dokładnie to White Highland West Terrier, czy West Highland Terrier? West Highland White Terrier, tak dokładnie brzmi cała nazwa rasy. Jestem ogólnie bardzo zadowolona z Barry'ego jako psa pod względem charakteru, pod względem tego po prostu jaki jest i tego, że nie choruje i tak dalej, jest z nim naprawdę wszystko w porządku. No i właśnie stwierdziłam, że to było dobre, że go umyłam od razu po przyjściu, bo on się tak wybiegał z psami, z psem siostry Kacpra, Karoli, to już w ogóle tak wariowali, że masakra. Obydwoje po prostu szaleli, biegali po krzakach, po choinkach, pod choinkami, coś tam kopali, no po prostu byli wszędzie i Barry nosi ogólnie obroże Foresto, a jak pewnie wiecie, teraz jest znowu bardzo dużo kleszczy, coraz więcej zwierząt łapie kleszczury, no i wyglądałam go teraz, no i obroża działa, no bo nie miał ani jednego kleszcza, mówię, wymyłam go porządnie, wyczesałam, więc bym widziała, gdyby coś było, nic nie ma, także idealnie. Teraz ja biegnę pod prysznic, moja kolej, no i pewnie coś muszę zjeść i myślę, że już ten wieczór będzie bardziej tak odpoczynkowy. Ogarnę trochę w mieszkaniu, żeby już jutro było czysto, jak będziemy wyjeżdżać. No i położę się pewnie wcześniej spać dzisiaj, bo jestem troszkę zmęczona, trochę pracy było. Żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym vlogu. Buziak, pa, pa!